Witam Was serdecznie w kolejnym materiale, gdzie pobawimy się generatorem kodu i w dniu dzisiejszym ruszymy z Expanderem. Dobrze, czym jest Expander? Jest to taki specjalny układ scalony, który dodaje dodatkowe piny cyfrowe do naszej płytki Arduino. W moim przypadku jest to Expander PCF8574. Yy, bardzo często go używam. I też bez problemu znajdziecie, jak podpiąć go do płytki Arduino. Jest to bananie proste. Podpinamy pod magistrale SQRC ten expander i poprzez magistrale SQRC nim sterujemy. Pokażę Wam, jak wykorzystać go w generatorze kodu na przykładzie przycisku i LEDów. Oczywiście to, co było ostatnie. Dobrze, w kategorii PCF musimy użyć bloczku, gdzie uruchomimy połączenie między naszym Arduino i Expanderem, podając jego adres. W moim przypadku jest to 0x20. Następnie musimy skonfigurować, jak mają się poszczególne piny zachować. W moim przypadku wykorzystamy następujące nóżki Expandera. Nóżka. P0 oraz P1 będą to nóżki przyciskowe, więc dajemy sobie, że są to inputy. Tak jak było ze wcześniejszymi moimi przyciskami, są to inputy bez pull-upu, ponieważ moje inputy działają, moje przyciski działają w ten sposób, że jest 5V przycisk. W tym momencie ekspander. Między przyciskiem a ekspanderem mamy rezystor podciągający pod masę. Więc w moim przypadku, w momencie naciśnięcia przycisku, stan wysoki pokazuje się na ekspanderze. I bierzemy sobie dwie diody. Będzie to dioda podpięta pod P4 oraz P5. Jest to w moim przypadku zielona i żółta dioda. Więc bierzemy sobie dwie diody, czyli tu powiedziałem P4 oraz P5. Zróbmy to, co było ostatnio, czyli instrukcja warunkowa. W przeciwnym razie, porównanie. Odczytamy sobie wartość. I porównamy to do stanu wysokiego, tak jest w moim przypadku. Powielim, a, w sumie mi się powie, bo powielę sobie całą instrukcję. I co? Jeżeli takie coś nastąpi, to włączymy diodę. Jest to dioda pod P4. Yy, I spowielimy to. Przycisk P1, dioda P. 5. OK. Jak widzimy w bardzo prosty sposób to wykonaliśmy. Generujemy kod, kopiujemy go. I wysyłamy. Ok. Naciskamy przycisk 1, działa. Naciskamy przycisk drugi, działa. Całość działa. Dobra, jako że jest to niedziela, to bardzo króciutki materiał na dzisiaj dla Was przygotowałem. To zachęcam, łapka w górę, komentarz mile widziany i widzimy się już jutro. Będę starał się, żeby materiały pokazywały się gdzieś w okolicy między 13 a 14 codziennie. Dzięki, trzymajcie się, cześć.